Blokada eksportu do Rosji zagroziła egzystencji wielu polskich gospodarstw. Czy to pierwsze takie embargo i czy nasze władze powinny nim być zaskoczone? Skoro jesteśmy potęgą w sadownictwie, dlaczego sukces naszych rolników nie przekłada się na pozycję Polski na światowym rynku? Kto dyktuje ceny skupu? I w końcu, jaki obraz polityki rolnej naszego państwa ujawniło rosyjskie embargo? Jan Pospieszalski, zapraszam dziś, godzina 22:30.